Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy już po premierze czwartego odcinka sezonu drugiego pod tytułem Henry Among Us. Odcinek ten był zdecydowanie przynajmniej dla mnie najlepszym odcinkiem całego Danger Force. Nie wiem jak dla was, a więc zapraszam was na omówienie właśnie tego odcinka. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście mojego kanału, to możecie zrobić to właśnie w tej chwili, gdyż lecimy już po 2000 subskrypcji. A teraz zapraszam serdecznie do oglądania. Na samym początku chcę wspomnieć, że w odcinku może znaleźć się kilka małych pomyłek bądź nieścisłości. Winna jest moja znajomość angielskiego, ale myślę, że to samo nie będzie to przeszkadzało wam w odbiorze właśnie tego odcinka. Odcinek Henry Among Us zaczyna się od krótkiego streszczenia wydarzeń z zeszłej nocy, gdy to Rick przerwał wydanie wiadomości. Następnie porwał on Mikę oraz czapę i zostawił wiadomość dla Drexa na jego ręce, pisząc, gdzie mają się spotkać. Gdy Ray, Miles oraz Bowes wracają do gniazda, Ray stara się skontaktować z Henrykiem. Ten jednak nie odbiera od niego telefonów. Odbiera dopiero, gdy dzwonią do niego kolejno Bowes oraz Ścios. Ray nie zamierza jednak pozwolić im na rozmowę z Henrykiem, stwierdzając, że jest to jego przyjaciel. Zirytowany Miles ma dość czekania. Sam więc teleportuje się do dystopii, biorąc ze sobą Henryka, który flirtował właśnie z kobietą o imieniu Gemma. Swoją drogą, wstęp do tej sceny otrzymaliśmy już w poprzednim odcinku. Henryk oraz Miles docierają właśnie do gniazda, gdzie Ray zaczyna kłótnię, ciekawiąc się, czemu Henryk nie odbierał od niego telefonów. Tymczasem Mika i Chapa budzą się na dachu wieży Nakatomi, dostrzegając Ricka Twitlera. Po chwili dołącza do nich Drex, który jest wściekły na Ricka, że za to, że wbrew jego woli wysłał go w kosmos razem z niebezpiecznym oddziałem. Mężczyzna chce zabić Ricka, ostatecznie cyborg Rick mówi mu, że pomoże Drexowi zemścić się na Henryku Harcie, co powoduje, że Drex zmienia natychmiast zdanie co do niego. Następnie wracamy do gniazda, gdzie bohaterowie nasłuchują wydarzeń mających miejsce na wieży Nakatomi, po tym jak Mika w tajemnicy do nich zadzwoniła. Okazuje się, że planem Twitlera jest kontrolowanie internetu i wszystkiego, co jest z nim związane. Do tego potrzebuje kryształów iridium, które znajdują się w ruinach kryjówki. Chce też, by Mika oraz Chapa pomogły mu w wykonaniu jego planu. Te jednak nie są chętne, Rick więc używa planu awaryjnego, używając do tego specjalnych słuchawek, które zaczynają kontrolować mózg obu dziewczyn. Ray, Henryk, Miles oraz Bowes robią zasadkę na Drexa, który właśnie wszedł w posiadanie kryształu iridium. Bohaterowie mają przewagę aż do pojawienia się wrzeszczki oraz Volt, które ogłuszają wszystkich bohaterów. Drex następnie porywa Henryka, zabierając go na wieżę Nakatomi. Jak się okazuje, plan Twitlera uległ zmianie, teraz zamierza otoczyć całe Swellview polem siłowym Henryka. Po chwili pojawia się reszta superbohaterów, którzy toczą walkę z grupą złoczyńców. Powtarzającym się gagiem podczas tej bitwy jest Ray, spadający z wieży. Zdarza się to aż 3 razy. Ostatecznie jednak udało mu się uwolnić Henryka z pułapki, dzięki czemu bohaterowie zyskali znaczącą przewagę. Milesowi oraz Bowsowi udało się przerwać hipnozę Czapy i Miki, dzięki czemu te pokonują Twitlera używając podwójnej mocy. Drex zostaje zaś zrzucony z dachu wieży. Grupa bohaterów wraca do gniazda, gdzie Rick żegna się z przyjaciółmi, gdyż musi odnaleźć Drexa, który wciąż jest na wolności. Głowa Ricka została zaś umieszczona przez Ściosa w specjalnym pudełku. W odcinku tym została bardzo rozwinięta relacja Miki oraz Milesa i widzieliśmy, jak chłopak troszczył się o swoją siostrę. Nawet nie zliczę, ile razy powiedział on moja siostra. Jeśli chodzi o zalety tego odcinka, których jest naprawdę dużo, to jest nią na pewno akcja, której dostajemy ogrom. Humor też wreszcie jest na wysokim poziomie. Dowiadujemy się, że Drex ostatecznie pozostaje wciąż na wolności, co daje spore możliwości. A jeśli o Drexa chodzi, to wcześniej, już w poprzednich częściach, dowiedzieliśmy się, że wciąż ma moc niezniszczalności, co również jest dość ciekawe. Odzyskał tą moc po kilku tygodniach, podobnie jak Ray. I to już by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie. Widzimy się już niedługo. No i do zobaczenia. Cześć.